Zobaczcie, komputer Piotra się uruchamia. Oczywiście wywala do BIOS-u, bo jeszcze nie postawiłem systemu. Dałem zasilacz ze swojego komputera, bo zasilacz, który mu zamówiłem, to jak zwykle no, nie może dojść. Jak widzicie, wszystko działa. Wszystko się kręci i działa. No i tu mamy na razie na jednej pamięci RAM, dlatego że jednakość się wysrała. Ale to jest ten tu Ubuntu, to jest dlatego, że tu miałem po prostu wcześniej system operacyjny Ubuntu. Temperatury tak wyglądają. Wszystko działa. Teraz będę instalował system operacyjny. M2 PCI Steam Group widoczny, Ultra Durable. No i zrobiłem mu konfigurację. Ma najnowszy BIOS F9, więc jest zajebiście. Płyta oczywiście jest ode mnie po aktualizacji BIOS-u. Do tego jest tu Intel Pentium Gold 6400. Zresztą, co ja mam muszę mówić, o, macie wszystko. Tak, jest to zajebisty procesor. Już nowi użytkownicy ogólnie nie pamiętają, ale w latach 90. 2000 Intel Pentiumy to były najbardziej rozchwytywane procesory do multimediów i gamingu. No i zrobiłem mu ustawienia BIOS-u, których nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Ustawiłem mu TPM, ustawiłem mu Reset Bar, ustawiłem mu VTD, czyli wirtualizację, ustawiłem mu to samo wszystko, co ja mam u siebie ustawione, a za chwilę będę instalował Linuxa. Z czego przechodzimy? Tu mamy Minta. Przechodzimy do instalacji Linuxa. Tu mamy zatoki. A wepniemy sobie USB 3.0 i teraz robimy tak, że sobie powiem tak, najpierw zakończę, o, zapiszę wszystko, wyjmę pendrive'a. Dobra, zobaczcie, uruchamia się wszystko, system nam staje, pyk. A teraz dołożę tą drugą kość ramu, która tak wyła strasznie, że coś nie styka. To jest zasilacz. Elementum E2. No to sobie znajdziecie w internecie, bo jakoś mi się... Czekajcie, nie chcę... O. Nie chcę mi się obraz skupić, ale ma 550 W spokojnie, więc daje radę. No tutaj jak widzicie, wszystko sobie chodzi, jakoś to pospinałem trytytkami. Tu mamy drugi wentylator, który zapierdziela, to jest 120 ode mnie, którą mu dałem. No i obudowa tak zajebiście świeci na różne kolory, tęczy. No, normalnie ekwestriańska magia przyjaźni. My Little Pony Francis Magic. Piotrze, będziesz miał zajebisty tęczowy przyjaźni komputer. No to jest Crux Astro, szczerze, to zajebiście to się świeci. Oczywiście wtyczkę od złącza panelu LED-owego od razu wziąłem z drugiej strony, zaizolowałem izolacją, żeby mu się tam syf jakikolwiek nie dostawał, żeby zwarcia nie powodowało. Jak widzicie, karta Wi-Fi działa, procesor też działa. I zostawię to na Linuxie na całą noc, niech to chodzi, niech to chodzi i pracuje po prostu, niech to chodzi i pracuje całą noc, żeby ten system się zaktualizował, wszystko się porobiło. Dobra, stopuję i po prostu stopuję nagranie i włożę drugą kość ramu i zobaczymy, czy będzie wył. Dobra, słuchajcie, druga kość pamięci RAM. Tutaj jak zwykle wkrętarką poświecę, o, widzicie, jest zamontowana i ruszamy z tym koksem. Jebana wkrętarka. Zobaczymy, czy będzie nam wyło. Na razie się uruchamia.
ruszył, czyli jest dobry znak. Powiem wam szczerze, ja nie lubię się bawić w takie pierdolniki. Tak, widzicie, mamy dwie pamięci RAM Kingston. Mamy włączony profil XMP, czyli 3200 MHz. Jeszcze sobie wezmę, kliknę. O, włączymy na nowo. Jest XMP. Poczekajcie, nie. Tryb zaawansowany. Zakończ i zapisz. Zapiszemy chłopakowi najpierw profil. Tak, broda 12. Pyk. Profil zapisany. Easy mod. I pek. Restart BIOSu. Tu jeszcze i tak zanim on. Zobaczcie, zanim on dostanie ten komputer, to i tak tu jeszcze dodam wentylator z tyłu. Ale się pięknie świeci. Zobaczcie, wow. Będzie miał taki pasek LEDowy. Tu będzie z tyłu wentylator jeszcze 92 mm. Zaraz ktoś powie: Piorun, co ty pierdolisz, ale ta 12 w ogóle wystarczy w tym komputerze. Tak, ale ja wolę dać jeden więcej. Nic się przecież nie stanie. Dobra, jedziemy z tym koksem, bo ja nie lubię się pierdolić z robotą. A cześć, przed nocną zmianą trzeba się wyspać. Więc jedziemy, malina, jak to mówi Kowalski, opcje. No to jedziemy, opcje, kurwa. Opcje. F12. Dajesz, malina, ciągnij. Dobra. Więc mamy Wilk Partition. Patrition. Jest. Tak, klikam Enter. Jest. No i instaluję mu panu Piotrowi Linuxa. Minta będzie miał 64. Mam nadzieję, że nic się nie spierdoli, bo teraz bym się wściekł. Dobra. Idzie, instaluje się, raczej się butuje. Zasilacz, nie zawiedź mnie, staruszku. Jak widzicie, działa technologia Intelas Cosmo. Zobaczcie, udało się. Mamy tu takie napięcia. O. Znajdźcie sobie w internecie, to jest jego nota katalogowa. Nie ma to, jak jeszcze koty się napierdalają. Fajnie wszystko chodzi. Fajnie, fajnie. Zajebiście. No i butuje się. Widać, że się butuje. Nie lubię w takich spartańskich warunkach pracować, ale sami wiecie, jak to jest. Powiem szczerze... Ała, kurwa, rzeczywiście! Ała, teraz mnie wszystko boli. No, że się wyjebał, kurwa. Zobaczymy, czy mamy sieć Wi-Fi. O, Bluetooth jest. Zobaczcie. Mamy Bluetooth. Bluetooth mamy. Dobra, mamy Bluetooth. Houston. Już nie ma problemu. Dobra, jeszcze żeby sieć się połączyła. No networks connection. Jak kurwa net... Kurwa. Ja, jest moja sieć Wi-Fi. Teraz trzeba wpisać Heishun. Zastopujemy, bo nie mogę pokazać hasła. Jest ściśle tajne. Connect, połączyło się, słaby sygnał, ale kurwa, macie zawsze to coś. Mamy Wi-Fi, zobaczcie, mamy jebany monitor. Zobaczcie, mamy Wi-Fi, mamy Bluetooth w Linuxie, ale to jest tylko, słuchajcie, to jest tylko ekran powitalny Linuxa Minta. Po instalacji może być możliwe, że w ogóle nie będzie widział ani jednego, ani drugiego, ale zaraz się przekonamy. Jedziemy z tym koksem. Mój kolega oczywiście chciał Windowsa, ale ja mu powiedziałem, ja ci nie zainstaluję pirata z internetu, bo ja nie biorę odpowiedzialności za to, że potem będziesz miał problemy. Więc zaproponowałem mu Linuxa. Ja mówię, czasem trzeba się, chłopie, wziąć i nauczyć czegoś nowego, a nie tylko siedzieć na starych śmieciach. Działa, żyje.
No i się buduje. To będzie bardzo długi film. Fajnie wszystko działa, karta Wi-Fi, Bluetooth jest. Mówiłem, że ta karta jest kompatybilna z Linuxem. No dobra, coś tam się, kurwa, coś tam się mieli, coś tam się mieli. Szybciej do jasnej cholery. Bo ja się zestarzeję. Kolory zmienia jak partia polityczna, która zmienia narrację w wiadomościach. Nie no, fajnie to wygląda. Ekwestriańska magia przyjaźni. Kurwa. Ja pierdolę, co ja zbudowałem. Nie wiem, kurwa, po pijaku to składałem. Nie no, przepraszam za takie głupie odzywki, ale mnie to rozwala. No zobaczcie na ten pasek, no. Jeżeli ktoś oglądał z was serial My Little Pony Francis Magic, albo wasze dzieciaki, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Nie no, ten pasek ewidentnie mi nawiązuje do tego serialu. Ekwestriańska magia przyjaźni nam pomoże. No na pewno, kurde, niech się weźmie za partie polityczne w Polsce. No dobra, coś się mieli. Coś się mieli. Jest, włączyć Bluetooth. Wszystko jest dobrze, widzę. Jest, jest. Ja powiem wam, coś jest nie tak, bo on już się raczej powinien zacząć instalować. Czy coś się zeserwało chyba? Ale widzicie, wszystko działa. No i co, przestało na razie budować. Cały czas się niby ładuje. Do jasnej cholery. Nie no, powiem wam szczerze, wątpię, żeby grafika, czy ustawienia, czy coś. No bo widzicie, wszystko działa. BIOS dobrze przyjął ustawienia, pamięci RAM działają, wszystko chodzi i coś stanęło, no po prostu. No. Powiem wam tak, podjąłem drugą próbę, wziąłem, jeszcze raz kliknąłem na ikonkę, może teraz się odpali. No już powiem wam szczerze, no nie wierzę, że to tak zesrało się do usranej śmierci. A jak coś, to zaraz przyniosę Linuxa, Maboxa i mu Maboxa postawię i też będzie miał dobrze. Zresztą i tak na ten grać nie będzie. O! Coś widzę, żyje, ale coś jakoś tam nie chce się ruszyć. Chyba dupy. No, nareszcie, bo już myślałem, że się zestarzeje. Dobrze, moi mili, jedziemy z tym koksem. Widać, trzeba jeszcze raz odpalić ikonkę. Odpalić ikonkę. Tak, polski, będzie wszystko dobrze, nie muszę sprawdzać. Ale udało się, naprawdę udało się, bo już myślałem, że się naprawdę zesra i będzie dupa zbita, a nie chciałbym wyłożyć się na filmie i żeby źle było. No teraz to się bania od cygania, bania od cygania, hej, bania od cygania do rana. No i dobra, kodeki multimedialne i tak dalej. No to jak tutaj mówię temu swojemu pseudo koledze w pracy, no panie kolego, jak ja bym się na tym nie znał, to bym się tym nie zajmował. Wyczyszczenie dysku, tak, zgadzam się. Więcej funkcji użyjemy. Wyczyść dyski użyjemy ZFS. A bardzo chętnie. Nowy tam standard. I tutaj spokojnie, PWR 500 GB, 250, tak, zgadza się.
No i teraz o. Następujące rzeczy zostaną zrobione. I tutaj sobie przeczytajcie, co zostanie zrobione. Dobra. Jedziemy. Jak ja kocham Linuxa. Tak, to jest ten dysk 0. Warszawa, tutaj jesteśmy my. Jedziemy naprzód. No i tutaj tego wam, wiecie, nie mogę pokazać. Ja zawsze używam swojego standardowego hasła, on się najwyżej później zmieni i tyle. Dobra, naprzód. No i twoja instalacja systemu Linux. Nie, no to już chyba nie będę pokazywał, bo każdy wie, jak to się dzieje i co się dzieje. No. I ta pierwsza część byłaby na tyle. No i skończyło się. No i teraz uruchomimy komputer ponownie. Dobra. Dziękuję. Wyciągnąłem pendrive'a. Już system Linux samemu startuje. Dziękuję, polecam się, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Nie ma za co, fajnie było. Zobaczcie, mamy Bluetooth, mamy od razu Wi-Fi, czyli wszystko działa tak jak mówiłem. I aktualizacje się pojawiły. Czy włączyć Bluetooth automatycznie? Jest. Włączyć zawsze automatycznie. Ustawienia, co my tu mamy, zawsze widoczny, tak. Wyłączamy Wi-Fi, wszystko działa. Time shift, o kurwa, to jest problem, nie mam dysku do time shiftu, to zostawimy to na kiedy indziej. A zrobimy aktualizację. Tak. Dobra. I to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.